Witajcie kochani, witajcie. Mamy 1 kwietnia 2024 mininy Grażyny i Teodora. Mm. Mamy także Lany Poniedziałek. No mam nadzieję, że lejecie, lejecie wodę jak trzeba, no bo takie to są święta, taka tradycja. A ja tutaj z wiadomościami, przemyśleniami pod kątem Bądźmy optymistami. To, do czego zawsze nawołuję. Myślmy pozytywnie, a nie od razu, mm, to na pewno nic z tego nie będzie, a potem powiemy: A tak miało być pięknie, więc otwierajmy się na to, co nowe, wspaniałe. Widzicie, tak jak te kwiaty w tle każdy z nas jest inny. Każdy ma inne potrzeby. Dajmy ludziom szansę. No i zaczynamy od, oczywiście, mojego ostatnio ulubionego tematu czyli tabletka dzień po. Wiecie, kiedy pan Krzysztof Bosak wypowiedział się, i to było w jednym z moich poprzednich filmików na temat faktu, że on rozmawiał z ginekologami, bo sam zupełnie się na tym nie zna, ale rozmawiał z ginekologami. No i oni mu powiedzieli, że ta tabletka Dzień Po to nic dobrego jednym słowem, bez wielkich wypowiedzi tutaj moich. Otóż ja sama skontaktowałam się z długoletnim, doświadczonym ginekologiem-położnikiem. I zapytałam, czy pan Bosak ma rację. Na co pan doktor, ginekolog, położnik, odpowiedział mi, że najwyraźniej pan Bosak słucha takich ginekologów, jak pan Radziwił i Piech, bo oni znają się najlepiej. Hmm, ciekawe. Drugie, drugie zagadnienie. Kto ma rację, tak się zastanawiamy? Prawica czy lewica? Wiecie, najlepiej to jak przyjdzie głosować 7 kwietnia, wszystkie pola pozakreślać. Hmm, wszystkie. E, się. Już nie jest błędnym w żadnym temacie. Zagłosować na wszystkich. Bądźmy pozytywni. Oni wiedzą, co mówią. Oni chcą dla nas zwykłych ludzi najlepiej. E, a dlaczego się przekomarzają? Dlaczego ludzie się przez te ich poglądy kłócą? Bo to są jak chłopcy. Tak jak chłopcy chcieli się bawić w wojnę. I przekomarzali, bili się, ciągali ze sobą. No właśnie, różnica jest tylko taka, że teraz są dorosłymi chłopcami. I czy nie chcą pokoju? Hmm. Może tylko chcą po prostu dojść do władzy i rządzić innymi. Bo dlaczego nie? Bo dlaczego nie? Potrzebują też na pewno kasy. Hmm. Nikomu za dużo. A polityk to też ludzi, tak? tak. Żeby móc rozdawać, no to trzeba najpierw mieć. No przecież chyba nikt z Was nie sądzi, że będą rozdawać swoje własne pieniądze. Z własnego portfela, z własnej kieszeni. No, kochanie, przecież to chyba normalne. Pan premier Donald Tusk. No, tak się tego człowieka czepiają, tak się czepiają. On chce dobrze dla. No nieważne, dla kogo. Grunt, że ma dobre intencje. Ktoś tam napisał, zdaje się, first post, że Europa, właśnie, że pan Tusk, Mówi, żeby Europa, czy Europa szykuje się do wojny, żeby szykowała się do wojny? No chyba się nie dziwicie. <laughs> no właśnie, chłopaki chcą powalczyć. Tylko pytanie: dlaczego in innych rękami? Oto jest pytanie, no ale na pewno jest dobre wytłumaczenie. Pan prezydent Macron, no nic dziwnego, chce się poczuć jak Napoleon Bonaparte. Tylko, że Bonaparte sam jechał na tę jakąkolwiek wojnę, toczył. Brał udział w bitwach. No ale z drugiej strony, bądźmy, bądźmy tutaj pozytywni, bądźmy realistami. Kiedyś były wojny, które prowadziło się konno. A dzisiaj co? Samochodem pojedzie? No na koniu? No przecież nie wsiądzie do czołgu. No. I już jest wytłumaczenie. No trzeba także zrozumieć tych najbogatszych na świecie, tych ultra zamożnych miliarderów, że budują bunkry. Tak, budują bunkry, żeby schować się w razie wojny nuklearnej. W razie nie będzie można oddychać. Powietrzem. No, ale kto, jak nie oni, na to zasługują, żeby przeżyć? Wiecie, gdybyśmy my mieli tyle pieniędzy, taką popularność, takie biznesy, interesy, te wszystkie domy i ekstra szybkie samochody, mm, luksusowe. No na pewno chcielibyśmy przeżyć za wszelką cenę. No, trzeba zrozumieć, kochani, trzeba być empatycznymi, wczuć się w ich rolę i zrozumieć. Kanclerz Scholz, to że mu zielono, nie oznacza, że nie ma racji z Zielonym Ładem. Co mu rolnicy w Polsce, w Europie będą zatruwać powietrze? No. On i członkowie Unii Europejskiej chcą oddychać zdrowym powietrzem, a nie jakimś tam zatrutym. No a rolnicy, rolnicy w całej Unii Europejskiej, w tych krajach Unii Europejskiej, wiecie co? Unia Europejska, Bruksela, chce dla Was dobrze. Dobrze. A więc pomyślmy, dlaczego dobrze. No wyobraźmy sobie gospodarstwo rolne. 100 do 300 hektarów ziemi. Na przykład. Słuchajcie, zamiast tylko 4% przeznaczonych do ugorowania, niech tam będzie wszystko całe 100-300 hektarów. Wyobraźcie sobie: nie macie nic oprócz pięknej łąki z polnymi kwiatami. <słuch> raj. Każdy by o tym marzył. Co tam się urabiać od wschodu do zachodu słońca? Przejmować się, a czy to będą zbierane plony, czy może będzie susza, czy będzie za dużo deszczu. Będzie gniło. Po co się w ogóle przejmować? I zamiast być ulubionymi popachy i przesiąkać nieprzyjemną wonią obornika hmm. jakiś reumatyzm, wieczne dolegliwości, nerwowość, choruwa leżeć sobie w tej trawie. Wąchać polne kwiatki, obserwować chmurki, motylki, pszczółki, bąki. No. no, czy to nie jest raj, Sielanka, dla rolników? Więc po co tak się upierać? Przy tym, żeby harować? Robią to woły, to już było powiedziane. W filmie Przygody Nikosiadyzmy z Cezurem z Pazurą w roli głównej. To już było powiedziane. No, biegać po łące, a jak się ma te traktory, to tym traktorem tak w lewo, w prawo. <laughs> Zamiast stać w tych, słuchajcie, protestach, w, ty, w tym zimnie, czy niedługo będzie gorąco? I idź tak sobie po tym polu. Wdychać świeże powietrze. Mm, raj. Prawdziwy raj. No właśnie. A z, i, i tym bydłem się zajmować, które wydziela tyle CO2. No właśnie, już skoro mowa o tym, leżeć tak w tej trawie i polować na robaczki. O, tu jest problem. Bo robaczki też chcą żyć. No to, no to tak może zerwać sobie roślinkę i, i się nią pożywić. Hmm, to też mi się nie podoba. Roślinka też chce żyć. Jak się ją ścina, ona też krzyczy, wierzy czy nie. No więc zawsze można żyć powietrzem. Tak, kochani, żyć powietrzem. Już jest ponad 30 tysięcy ludzi, którzy właśnie tak żyją. No, i wodę piją nie wystarczy. Co tak od razu chcieć dużo jeść, a potem mieć różne problemy żołądkowe i w ogóle w ogóle, bo to niezdrowe, bo to zatrute, bo to chemia, bo to, bo tamto. Przecież wiecie, sałatę wam pokazywałam, że jest hydroponiczna, czyli hodowana w wodzie. A już teraz jesteśmy w wieku wodnika, wodnik to znak powietrzny. Powietrzny już teraz hodują wszystko w powietrzu. Tak, dobrze słyszycie. No, dlaczego nie żyć powietrze? A rządzący oni mogą latać samolotami. Oni mogą. Czy zatruwa to powietrze? No oczywiście, że tak wszyscy wiemy. Ale oni. Są rządzącymi, oni są elitami, wybrańcami tego świata, więc dlaczego im miało być nie, nie miałoby być można? Oczywiście to są wyjątki, wybrańcy tego świata. A teraz trochę o Polsce. Skupmy się na tym. Dowiedziałam się, że urzędy państwowe są pełne pluskiew. Hmm. No ale, ale mamy mówić pozytywnie tutaj, więc nie skupiajmy się teraz na jakichś tam pluskwach. Dobra nowina? Pan premier Donald Tusk ma zamiar uwolnić 20 tysięcy więźniów. Hej, więźniowie też ludzie. Należy im się wolność. Dalej. Policja nie będzie dawała już mandatów, ale rozdawała kwiatki. Tak, zamiast mandata, kwiatki. Policjanci też ludzie, rozumieją, że inni uwielbiają, tak jak oni, szybką jazdę. Przepisy wiecie, dla kogo są. No. Następnie. Nauczyciele będą mieli. 200% podwyżki od 1 maja. To mi się podoba. Tym bardziej, że super czas jest być teraz nauczycielem, nauczycielką. O, a jeszcze bardziej uczniem czy uczennicą, no kochani. Po co się uczyć? Po co się uczyć? Odrabia się lekcje. Jakie odrabianie? No już dobrze, że. Zdecydowano, żeby nie odrabiać lekcji. Odrabia się to pańszczyznę. Więc całe szczęście, że to zostało zlikwidowane. Jestem Polką, Polakiem. No, nie no, wiecie co. Czy to brzmi dobrze? Polak, Polaczek już nawet słyszę. Ej, to takie pejoratywne tu znaczenie. Za to jestem Europejką, Europejczykiem. O, to brzmi dumnie, jak to podkreślał pan Adam Bodnar. Tak, on ma rację. Sto konkretów na 100 lat. No, oczywiście trzeba wybaczyć panu premierowi Tuskowi, bo pomylił się. No, on też jest człowiekiem. Premier to też człowiek. Zamiast powiedzieć na 100 lat, powiedział na 100 dni, czego tu ktoś nie rozumie. Pan Tusk też ludzie. Wojsko polskie uważam, że powinno iść na emeryturę. No z tego tak wynika. Ponieważ pani Agnieszka Holland nakręciła film, o którym już wszyscy wiecie, słyszeliście i pewno oglądaliście, jeżeli jesteście w Polsce. Film pod tytułem Zielona Granica. Nie zapomnijmy, że to film dokumentalny, czyli czego tu się czepiać? Nie rozumieć, że dostała nagrodę w Wenecji, mimo że za granicą wojna, tym bardziej. Pokazała, że to polskie wojsko, ta Straż Graniczna jest nieudolna. No i przez to wdzierający się do kraju tylko cierpieli. Tak. Ta biedna reżyserka, pani Holland, tu biega z kamerą. Chowa się w krzakach, żeby nagrać, jak zachowuje się żołnierz na granicy. Jak cierpią imigranci. Chowa się, wystaje tu zimno. Tutaj musi z tą kamerą ręce jej marzną. Przebiega, leży. W tych rowach z wodą i za to wszystko krytykowane? No, tak być nie może. W związku z tym ja pomyślałam sobie, że tak najlepiej to polskie wojsko wysłać na emeryturę, a sprowadzić Bundeswehrę z Niemiec. Co prawda, to jest wojsko amerykańskie, wojsko NATO, ale ta nazwa co tam, wojsko polskie? Wojsko z Bundeswehr. Bundeswehr. Jak melodia do moich uszu i na pewno waszych też. Hmm. Sejm? Co to za nazwa Sejm? Polski Sejm. Bundestag. 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 O to jest coś, co brzmi wyniośle. No? Nawet i pan marszałek Chłownia sam by się ustawił do pionu, już by nie było nic tak śmiesznego. No, ma sens? No właśnie. Jakiś tam narodowy bank polski. Narodowy bank polski. No to następne, co w ogóle nie brzmi dobrze. Po, po co komuś to w Polsce potrzebne? A przy tym i polska złotówka, euro. Europejczyk, europejka. Mm, no to brzmi cudownie, jakiś tam polski złoty. Polski bank, czy nie lepiej brzmi Deutsche Bank? Deutsche, Deutsche. Znowu muzyka dla moich uszu. I jestem pewna, że dla Waszych. Sądownictwo. <grytanie> No chyba nie Polskie. Europa, Unia Europejska wie o wiele lepiej, co jest dobre dla Polaków. Jasne. Lotnisko CPK w Polsce. Przecież jest w Berlinie. Zbędne wyrzucenie pieniędzy. Dlaczego inwestować polskie pieniądze w Polski. Polskie lotnictwo. Wiecie, nie bądźcie egoistami, kochani, nie bądźcie egoistami. Unia Europejska i Niemcy potrzebują kasy. Trzeba się podzielić. No, trzeba się podzielić. Szkoły, moim zdaniem, najlepiej zlikwidować. Mam na myśli te budynki szkolne. Co komu potrzebne? Ludzie mają już w domu komputery. Dzieci są świetne na komputerach. Niech się uczą tego, co im w życiu będzie potrzebne. Po co siedzieć te 5, 6, 7, 8 godzin dziennie w szkole, kiedy można sobie siedzieć w domu? No, uczyć się, czego się chce. Nie siedzieć 45 minut na jednej lekcji. Niektóre dzieci są nadpobudliwe. Gdzie to siedzieć w ławce 45 minut, a później być wypuszczonymi na przerwę i chodzić jak konie zaprzężone w kieracie dookoła korytarza? Przynajmniej to były moje czasy szkolne, kiedy ja uczyłam się. Potem tak samo było, kiedy ja uczyłam. <laughs> Nic się nie zmieniło, więc po co to? po co to komu w ogóle potrzebne. Tam, gdzie są budynki szkolne, najlepiej umieścić imigrantów. No, gdzieś muszą mieszkać, przystosować. Pani sena senator Magdalena Biejat z Lewicy nawet wypowiadała się, że tanio w centrum miasta, gdzie najlepsze, najdroższe ziemie za małe pieniądze wynajmować mieszkania. Ja proponuję za darmo wprowadzić tam imigrantów. No bo bądźmy szczerzy, im się też należy. Imigranci też ludzie. W centrum będzie im łatwiej wszędzie dojść do pracy, jeżeli zechcą to robić. Milion chce sprowadzić, wypowiadałaś. Milion. Imigrantów. Niech ludzie mają gdzie mieszkać. Bądźmy. Empatami. Więc jeszcze o prawach kobiet. No i po co? Po co tym kobietom w ogóle tak naprawdę? Powiedzmy sobie szczerze, jakieś prawa. Przecież chyba jasne jak słońce i Konfederacja wyraźnie to Wam wytłumaczyła. Kobieta jest do tego, żeby siedzieć w domu, opiekować się, Dziećmi, rodzić dzieci, gotować, sprzątać i tego się uczyć. Tego się uczyć przede wszystkim. Bo taka jest rola kobiety. Nic się przez wieki nie zmieniła. A jakie prawa? Może pracować, proszę bardzo, ale to dodatkowo jeszcze robi. Przecież za kobietę w domu nikt nic nie zrobi. Jak tak lubi pracować, niech pracuje. A także wiedzieć, kiedy w podskokach. Po powrocie męża do domu, podać mu jego ulubiony trunek. I to wszystko. No. I wreszcie, jakie języki w Polsce, ostatnie zagadnienia. Czego się uczyć w Polsce powinni ludzie? No, przede wszystkim niemiecki, a jeżeli już niemiecki, gdzieś od trzeciego roku życia, to także dwa zwroty tylko powinniście znać, tak szczerze mówiąc. Pierwszy to danke. Dziękuję. A jeszcze lepiej zastąpić Danke schön. Dziękuję bardzo. Drugi, jawohl. Tak jest. I to wszystko. To wszystko, co potrzebujecie znać. Drugi język, ok, angielski. Przyda się na pewno, bo jest dużo napisów, słyszę w Polsce, w języku angielskim. Im więcej języków obcych, tym lepiej. No i na trzecim miejscu, Polski. Tak jak szkoła. I te wszystkie prace domowe nadobowiązkowe. Nie ma co się tym tak mocno przejmować, w ogóle po co się martwić, po co się przejmować, żyć tak, jakby to dzisiaj było już ostatnim dniem, tu i teraz i mieć nadzieję na jutro, że będzie lepsze. No i na tyle, kochani, napiszcie mi w komentarzach, który pomysł. Uważacie, że jest najlepszy, który najbardziej trafił do waszych serc, umysłów i duszy. Zapowiada się super, kochani. Czas się uśmiechnąć. Czas sobie zdać sprawę, w jakich czasach żyjemy. Cieszyć się tym życiem. Buziaczki. Uściski. I pa.